Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Wszyscy ludzie żyjący na Ziemi, i nie ma tu wyjątków, pragną być mistrzami w triatlonie życia, do którego należą trzy dyscypliny. Miłość, pieniądze i szczęście. Pozwólcie, że dzisiaj opowiem Wam o pierwszej dyscyplinie, jaką jest miłość. Czym jest miłość? Chyba nikt na świecie nie potrafi podać żadnej konkretnej definicji. Fachowe źródła podają, że jest to rodzaj uczucia, relacji między ludźmi i sens naszego życia. Jednak gdyby ktoś Ciebie zapytał, skąd wiesz, że to, co czujesz, to prawdziwa miłość, nie umielibyśmy udzielić żadnej konkretnej odpowiedzi. Bo miłość to dla jednych szybsze bicie serca, dla drugich jakaś bratnia dusza, wspólne pasje, jakieś motyle w brzuchu, a jeszcze dla innych to poczucie bezpieczeństwa lub wspólnie wypita filiżanka kawy. Ale to kompletnie nie ma znaczenia. Ważne jest, co też takiego robisz, aby to uczucie trwało. Czy pozwalasz, aby w Twój związek wkradła się rutyna i nuda? Czy jednak ciągle podsycasz ogień swojej miłości? Podobno miłość powinno się okazywać. Zatem usiądź i pomyśl. Kiedy ostatnio byliście na randce? Sami, bez dzieci. Kiedy ostatnio zauważyliście, że Wasza druga połówka była u fryzjera? Albo kiedy ostatnio daliście sobie buzi na dzień dobry lub dobranoc? A czy kiedy oglądacie wspólnie film, leżycie przytuleni do siebie pod wspólnym kocem? Czy pozwalacie sobie na wzajemny rozwój? Czy dopingujecie się wzajemnie? Czy dodajecie sobie skrzydeł? Czy wspieracie się, gdy jedno ma gorszy dzień? Bo też nie miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze, jak mówią słowa piosenki. Czy planujecie wspólne spędzanie czasu, wakacji? Czy wysyłacie sobie pikantne SMS-y? Czy potrafisz być dla tej drugiej osoby kochankiem, kochanką, a nie tylko matką waszych dzieci? To oczywiście działa w obie strony. Kiedy ostatnio kupiłeś jej kwiaty bez okazji? Czy zauważasz, że o, ładnie dziś wyglądasz? Każdego dnia walcz o swoje uczucia. Dbaj o swojego współmałżonka. W miłości bowiem liczą się drobne gesty. Zrobiona rano herbata do śniadania, wstawiony do garażu samochód, zmyte naczynia, zmieniona żarówka, która się przepaliła, czy chociażby rozłożone zakupy. Czy dostrzegasz tutaj podział obowiązków? Masz rację, pewne działania w domu wymagają męskiej ręki, a inne nie są domeną panów. A wy, panowie, nie każcie się prosić o pomoc w pracach domowych, bo przecież to nie jest jej dom, tylko wasz, to nie są jej dzieci, tylko wasze wspólne. A jeśli twoja kobieta kłóci się z tobą i cię opieprza, to nie dlatego, że cię nie kocha, tylko dlatego, że w dalszym ciągu jej na tobie zależy i dlatego jeszcze walczy. A co z cichymi dniami? Nie szkoda ci czasu? Moja babcia zwykła mawiać, pamiętaj, nigdy nie kładź się do łóżka pokłóconym, bo nie wiesz, czy będzie ci dane się obudzić. W miłości, kiedy mija zauroczenie, jedyne co nam zostaje, to wspólne, długie rozmowy. Więc przestań milczeć. Mówisz, już się nie kochamy. Czy na pewno? Przypomnij sobie początki waszego uczucia. Dwoje nieznanych sobie ludzi spotyka się wzajemnie i zaczynają budować jakąś relację. Uczą się wszystkiego wspólnie. Ustalają swoje zasady, które pewnie z kim innym i kiedy indziej zupełnie by nie zadziałały. Tak bardzo lubią ze sobą przebywać, że gdy tylko muszą się pożegnać, to właściwie już tęsknią za sobą. Piszą do siebie tony wiadomości, SMS-ów, dzwonią i na samą myśl o spotkaniu już czują te przysłowiowe motyle w brzuchu. A potem? Potem rodzi się uczucie, pierwszy pocałunek, pierwsza bliskość. Przecież jest cudownie. Więc co się dzieje? Mija kilka lat i co takiego się zmienia? Pewne mądre słowa mówią, że jeśli mąż w domu będzie miał codziennie obiad, to nie pójdzie na miasto na fast foody. I nie myśl, że mówię tutaj o seksie, o obiedzie, dosłownie. Dotyczy to bowiem każdego aspektu życia. Uważam, że dla dobra związku należy być w nim po trochu matką, ojcem, żoną, mężem, kochanką, kochankiem. Ktoś kiedyś powiedział, że dwoje ludzi powinno być ze sobą tylko wtedy, gdy razem są szczęśliwsi bardziej, niż byłoby każde z nich z osobna. I nie myśl, że miłość jest dana każdemu raz na zawsze. W każdym związku są lepsze i gorsze dni. I nieraz myśli się o rozwodzie. Każdy zdrowy związek się kłóci. To ich rozwija. Ale to, co jest istotne, to to, żeby każdego dnia robić coś dla siebie wzajemnie. Pomyśl o tym. Ja Ci za dzisiaj dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejną Energy Boost w środę i przypominam, że działa również na YouTube mój kanał.